Śląsk i Zagłębie przestają kojarzyć się z przemysłem ciężkim i górnictwem. Z Węglowego Śląska pochodzi jedna z najbardziej ekologicznych polskich technologii – systemy solarne firmy VAT. Rodzinne przedsiębiorstwo w ciągu zaledwie kilkunastu lat dołączyło do grona czołowych europejskich producentów kolektorów słonecznych. Zacząłem działalność w 1998 roku. Pierwszy kolektor powstał w garażu. Na bazie dalszych doświadczeń opracowałem specjalną metodę łączenia absorbera z rurkami miedzianymi. Dzięki kolejnym innowacjom stworzyliśmy kolektor, który pierwszy raz w historii Keymarka otrzymał najwyższą wydajność. Solar Keymark to podstawowy europejski certyfikat potwierdzający uzyski i jakość urządzeń solarnych. W testach solarnych renomowanego niemieckiego Instytutu ISFH w Hameln kolektor płaski WAT 4000 uzyskał w 2009 roku nienotowaną wcześniej sprawność optyczną bliską 85%. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie rynku kolektorami WAT 4000 firma zainwestowała w najnowocześniejszą na świecie linię produkcyjną. W 2010 roku w Sosnowcu powstała nowa fabryka firmy WAT o powierzchni 4 boisk piłkarskich. Pełni automatyczna linia produkuje 2,5 tysiące metrów kwadratowych kolektorów dziennie. To jest 300 tysięcy sztuk kolektorów w ciągu roku. Nowa fabryka WAT wykorzystuje najnowsze i niestosowane jeszcze nigdzie na świecie rozwiązania technologiczne, by na wielką skalę produkować swój flagowy produkt. Automatyzacja produkcji z rozbudowaną kontrolą jakości gwarantują doskonałą precyzję wykonania. Firma zatrudnia wysoko wykwalifikowanych fachowców, wdraża najnowocześniejsze systemy zarządzania, szkoli instalatorów systemów solarnych. Znakomite rozwiązania technologiczne i jakość wykonania znalazły uznanie zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Dziś zamówień na nowe kolektory jest tak wiele, że w dotychczasowej fabryce w Piekarach Śląskich fachowcy pracują na dwie zmiany, a gotowe produkty czekające na transport nie mieszczą się już w magazynie. Nowa fabryka w Sosnowcu została zbudowana z takim rozmachem, by nie zabrakło miejsca na nowe kolektory słoneczne. Z Sosnowca kolektory będą rozwożone do klientów i pośredników w całej Europie. Już teraz 50% naszej produkcji trafia za granicę. Jesteśmy dostępni w całej Europie, a nasze główne rynki zbytu to Włochy, Wielka Brytania, Irlandia, Francja, Niemcy, kraje skandynawskie, Czechy oraz Słowacja. Firma VAT umacnia swoją pozycję dynamicznego i innowacyjnego lidera technologii solarnych w Polsce i na rynkach europejskich. Wraz z nową fabryką powstaje ultranowoczesne laboratorium z sungeneratorem, gdzie będą badane i testowane nowe modele kolektorów słonecznych.